Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Przed nami miejsce, które być może niektórzy pamiętają jeszcze ze szkolnych wycieczek. A powodów do zapamiętania tego pomnika historii jest kilka. Biała dama, nocami spacerująca po zamkowych komnatach i parkowych alejach. Gruszki na wierzbie, które naprawdę tu rosną i oczywiście słynna biblioteka. Oto Kurnik, unikatowy zespół zamkowo-parkowy, jedno z najbardziej znanych miejsc w Wielkopolsce. A przy okazji spore wyzwanie ortograficzne. Zamek w Kurniku należy do elity polskich zabytków. Wybudowany w drugiej połowie XIV wieku przez Mikołaja Górkę, był siedzibą obronną z fosą i zwodzonym mostem. W XVII wieku posiadłość przeszła w ręce Teofilii z Działyńskich Szołdryskiej-Potulickiej, która średniowieczny zamek przeobraziła w barokowy pałac. Jak głosi legenda, duch Teofilii, czyli Biała Dama, do dziś krąży po jego komnatach. Komu w takim razie Kurnik zawdzięcza dzisiejszy wygląd? To, co widzimy teraz, czyli neogotyk nawiązujący do średniowiecza, zdobiony tymi elementami średniowiecznymi z dzikim angielskim parkiem, to jest w pełni przebudowa Tytusa Działyńskiego i jego żony Celestyny z Zamojskich. Co sprawiło, że Kurnik znalazł się na liście pomników historii? Jego bardzo długa historia, wyjątkowość też tego wnętrza. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy w przestrzeni, która wygląda dokładnie tak, jakby Tytus, jego żona, jego córki przed chwilą stąd wyszli. Oni każde wnętrze projektowali indywidualnie, stąd prawie w każdym znajdą się jakieś nawiązania do polskiej historii. Akurat w sali jadalnej na suficie mamy sufit podzielony na kasetony. W każdym kasetonie jest jeden herb z takiego najstarszego polskiego herbarza autorstwa Jana Długosza, takiego spisu rycerstwa polskiego. Co jest dla Pani najbardziej cenne w Kurniku? Dla mnie najbardziej cenne w Kurniku są średniowieczne zbiory Biblioteki Kurnickiej. To jest kodeks, 13-wieczny kodeks Justyniana, zdobiony złotem. Mamy przepiękne iluminacje tutaj. O, właśnie, natknął się Pan na pierwszą. Przepiękne inicjały. No i oczywiście komentarze. Główny tekst znajduje się tutaj, a to są wszystko komentarze późniejsze, bo XIV-wieczne. To wygląda dosyć niezwykle. To jest księga, nazywamy ją potocznie księgą łańcuchową, dlatego że ma łańcuch. To są pisma Mateusza z Krakowa, wiek XIV-XV, podręcznik do nauki filozofii, teologii. A łańcuchem te księgi były po prostu przywiązywane do ławek, po to, żeby studenci chłonni wiedzy ich nie zabrali. Tu dostrzegam nazwisko, które chyba każdy Polak, bez względu na to, jak bardzo interesuje się muzyką, czy też nie interesuje się muzyką, znać musi. Tak, Chopin. Chopin. To jest jego dzieło Wiosna, ale myślę, że tu jest coś ciekawszego. Takie niepozorne. Pani Twardowska, Adama Mickiewicza. Napisana jego dłonią. I jeszcze coś takiego tutaj jest bardzo interesującego, ponieważ w tej wersji, której my się wszyscy uczyliśmy w szkole, występował szewc, któremu diabeł coś do ucha tam wkłada. Tutaj jest ksiądz. Czyli można powiedzieć, że to jest ta wersja bez cenzury. Praktycznie wszystkie meble zostały wykonane przez miejscowych rzemieślników. No, hrabia Tytus kierował się przez jakimiś względami patriotycznymi, i w zasadzie wszelkie prace, które tutaj do wykonywania w zamku, powierzał tylko Polakom i konkretnie tym mieszkańcom tych okolic. Poza meblami, no, szczególnie cenne są u nas podłogi. Do dzisiaj zwiedzający muszą nakładać takie kapcie muzealne, nie wszystkim to się podoba, ale w tej chwili to jest, no, jedyny sposób, chyba najtańszy, na ochronę tych właśnie podłog. Na listę pomników historii wpisano nie tylko sam zamek, ale także przyległe arboretum z 4000 drzew i krzewów. To tu rosną osławione gruszki na wierzbie. Kto był pomysłodawcą, założycielem arboretum? Arboretum Kurnickie było zakładane najpierw przez Tytusa Działyńskiego, który w roku 1826, kiedy przybył tutaj do Kurnika, rozpoczął kolekcjonowanie roślin. I posadził właśnie cypryśnika błotnego, który jest naszym symbolem. A dlaczego akurat to drzewo?
dlatego że jest to drzewo stosunkowo rzadkie w Polsce, a to jest najstarszy egzemplarz w naszym kraju. Skoro jesteśmy w Kórniku, to muszę jednak spytać o jeszcze jedno drzewo. Nie uciekniemy od tego pytania. Gruszki na wierzbie. Grusza wierzbolistna to gatunek gruszy, który pochodzi z terenów bardzo suchych, z terenów Zakaukazia, zimniejszej i musi z racji stanowiska, na którym rośnie, oszczędzać wodę. Stąd też liście tej gruszy przypominają liście wierzby, dlatego że są wąskie, długie, a owoce, no cóż, jak każda gruszka, ma właśnie takie gruszkowate. Od razu wyprzedzę pytanie, tak, są jadalne, ale niesmaczne. O. Na koniec musimy wyjaśnić, dlaczego nazwę Kórnik piszemy dość nietypowo, nie przez U otwarte, ale przez O z kreską. To zasługa wspominanego już wcześniej Tytusa Działyńskiego, właściciela Kórnika i wielkiego patrioty. A powodem była prowadzona przez władze Prus polityka wynaradawiania mieszkańców Wielkopolski i całego zaboru pruskiego. Zamiana U otwartego na O z kreską miała zapobiec wszelkim próbom germanizacji nazwy zamku i samej posiadłości. I tak już zostało.